Jestem właśnie na wysokości około 1850 metrów. Do najwyższych szczytów Pirenejów brakuje jeszcze 1,5 kilometra. Hello, hola! Dzisiaj witam Was z nieba. Dosłownie. To miejsce to jest Baqueira Berret. I ma ono wysokość około 1850 metrów. A więc wysokość podobna ta jest do wysokości Giewontu. A tymczasem prowadzi tędy droga dla samochodów. Są tutaj obok drogi takie ścieżki do narciarstwa skiturowego. Tu na tym grzbiecie jest stok narciarski. No i ta panorama. Ulala. Bonito. Mucho bonito. Do tych X-ów zamontowana jest siatka, która służy do zatrzymywania kamieni spadających ze szczytu na drogę. Powiem Wam, że ta wysokość tutaj przytłacza. Wow. Tym bardziej godnym podziwu jest fakt, że oni tu wybudowali drogę. Tam oto w dole miejscowość Baqueira, od której to nazwę wzięła Baqueira Berret. Jest tu też taki tunel. Tam nieco niżej jest drugi. Nie wiem, do czego one służą. Może chronią przed większymi głazami spadającymi na drogę z góry. Ciężko stwierdzić. Ulala, ale widok. Tutaj chyba jakieś zwierzątko wychodziło. Spójrzcie jeszcze na to, ile tutaj samolotów lata. Jakieś dziwne echo jest w tych tunelach i się wydaje, jakby samochód jechał. Natomiast jest to po prostu odgłos samochodów jadących niżej. Też ciekawe. Tutaj sama wysokość jest przytłaczająca, a jeszcze w połączeniu z tym przepięknym krajobrazem zimowym, ta biel w połączeniu z błękitem nieba. To po prostu daje takie doznania wizualne, że no słów brakuje. No naprawdę brakuje mi słów, żeby opisać te emocje, które towarzyszą mi w tej chwili. Wow. Tutaj śnieg spada z tych skał. Dobra.
Tak, a propos, tutaj jest taras widokowy. Tu jest wejście do niego, niestety. Zasypany śniegiem. No korci, żeby przeskoczyć, ale jestem w obcym kraju. Ale ktoś tu łaził. Tu chyba przeskakiwali. Tutaj jest naprawdę imponująca wysokość względna nad doliną Aran. Tu naprawdę czuć, że jest się wysoko. Zaś ta barierka, widać, że przyjęła kilka uderzeń. Jest poobzuwana. Ewidentnie uratowała kilka żyć, bo tutaj jest naprawdę sromotna przepaść. Tym bardziej, że część tego zakrętu jest dobudowana. Tutaj z tego miejsca tego nie widać. Ja wam to pokażę z dołu później. No, jaki peżocik. Piękny, wiekowy. O, stąd już pięknie widać, że ta część jest dobudowana do góry. Także jakby ktoś tutaj wypadł. O, to leci i leci i leci, a później jeszcze turla się tam w dół, pewnie z pół kilometra, jak nie więcej. Także trzeba tutaj jeździć naprawdę ostrożnie. Ale tak naprawdę ostrożnie. Oto kolejne ślady jakiegoś zwierzęcia. Może jakiegoś dzikiego kota, bo są nieduże. Czy w Pirenejach żyją niedźwiedzie? Oczywiście. Natomiast, co ciekawe, nie ma tutaj wilków. Ogółem wilki w Hiszpanii żyją, ale trochę bardziej na północ. Nie są to też takie wilki jak u nas w Europie Środkowej czy Wschodniej. Są one troszkę mniejsze od naszych. O, kolejne ślady. Tutejsze hiszpańskie wilki, z tego co czytałem, lubią wykradać kury z kurnika. Nie potrzebują aż tyle pożywienia, co nasze wilki. Oto dotarłem do Baqueiry. Tutaj jest tak ciepło, że to wszystko po prostu aż kapie. To wszystko aż kapie, cieknie. No ale mamy dzisiaj 12 marca, także za tydzień
nieco ponad, będzie wiosna. Tak więc nie wpływa. Oczywiście piękna architektura kamienna, chociaż ten kamień tutaj na budynkach w Bakejrze jest już nieco inny od tego kamienia z Wiei, Gałszak, Kasał, Betren, które pokazałem Wam w dwóch poprzednich filmach. Kabriolecik. No ciepło jest, nie zaprzeczam. A szczególnie już tutaj, w dolinie. Oczywiście większość z tych pięknych budynków to są hotele. Przyjeżdża tu sporo Francuzów. No wszak do Francji jest stąd bardzo niedaleko. Widziałem tutaj nawet jedną włoską rejestrację i dwie portugalskie. Tam jest ten dobudowany fragment zakrętu, na którym znajduje się też taras widokowy. Wow! Jeśli ktoś z Was wie, do czego mogą służyć dwie takie grube anteny, to niech da znać w komentarzu, ponieważ skierowane one są po prostu w górę. Ciekawa sprawa. Espresso po tak pięknej, cudownej wędrówce to jest co ciekawe, zauważyłem, że w Hiszpanii do espresso, czy też jak to mówią Hiszpanie, café solo, oni tu nie dają wody. Ciekawa sprawa. Wbrew powszechnej opinii, wody nie pije się po espresso, tylko przed espresso, żeby spłukać z języka wszelkie niepotrzebne smaki. I dopiero wtedy pić. Espresso. Tutaj w stricte centrum Bakejry zabudowa staje się już typowo nowoczesna. Natomiast mają tutaj takie ładne rzeźby.
No i na tym pozytywnym akcencie po tej przecudownej podróży zakończę ten film. A więc dzięki, pozdro i tymczasem.